Radomskiej, z którą Legia sobie nie poradziła. Wątroba ryzykował, Pinder poszedł ostro do kosza. Brawo, brawo. Proszę bardzo, przypomnijmy, bo tak może nie wygląda, że to jest chłopak prawie 20 wzrostu, więc naprawdę jeżeli chodzi o atletykę, bieganie, to są doskonałe warunki do grania. Nizioł tymczasem za 3 punkty, który też był gdzieś tam zakopany przez trenera Spasewa przez część sezonu, ale teraz wraca do dobrego rzucania. No i jako jedyny chyba w drużynie Legii dzisiaj trafiał te rzuty 3 punktowe, więc i też trzeba zauważyć, że one są po pomocach od... Wow! Po raz kolejny. No niesamowicie. Zawiesiłem swój głos, bo kolejna świetna akcja Wojciecha Wątroby. No i proszę, Adrian Bogucki ile korzysta, ile Wojciech Wątroba też korzysta tutaj na szybkim graniu, na sprawnym poruszaniu się pod kosz. Ale to jeszcze jest konsekwencją tego, że Radomianie trafiają i ta obrona nie może być zagęszczona, tam musi być pomoc i albo jeżeli nie pomogą, nie pomagają, to wysoki zawodnik jest sam i otwarty pod koszem. Jeżeli pomogą, to strzelcy trafiają z kornerów. Tak jest, nie trafia po raz kolejny Michalak. Wątroba za 3 punkty, niemożliwe, niemożliwe, życiówka. Wojciech Wątroba zachowuje tutaj poker face, ale w środku...